Witajcie, z tej strony Krysku w kolejnym odcinku gry Exile Survival. W dzisiejszym odcinku dalsza część wykonywania zadań. Oczywiście odwiedzę również nową lokalizację, a także dowiecie się czegoś ciekawego. Zapraszam Was do oglądania. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. I zapraszam do oglądania. Nie da się ukryć, że tłumaczenie w języku polskim w tej grze wymaga dużej poprawy. Także w zadaniu chodzi o wybudowanie ogródka. Dzięki temu będziemy mogli sami sobie produkować żywność, która jest niezbędna do przetrwania. Klikając co tworzyć, pokazuje nam, jakie zasoby potrzebujemy na danym poziomie, byśmy mogli stwarzać sobie nowe rośliny. W kolejnym zadaniu mamy szukać skrzynię kanibali. Musimy się dostać do oazy. Miejsca, gdzie mamy się udać, pokazuje nam przy lokalizacji wykrzyknik. Ale jeszcze przed wejściem do lokalizacji wezmę sobie ze skrzyneczki podręcznej łuk. Zobaczymy, jak się nim strzela. Dobra. I możemy działać dalej. Jesteśmy w oazie. Mamy tu jakiegoś kupca. Rozmawiamy z nim. Dostajemy zadanie. Zbierz kamień. 6 sztuk. Dobra. Tu na dole mamy przeciwnika. Dobra. Teraz. Dobra. Pod. I lecimy dalej z eksploatacją mapy.
i zaraz wam pokażę coś ciekawego. Jeżeli przykładowo zginiemy, co zaraz wam zademonstruję, ginąc wskrzeszamy i mamy, przenosi nas do naszej bazy. Mamy tu gościa, klikając na niego odzyskujemy po śmierci ekwipunek i wszystko to, co mieliśmy przed śmiercią. Także dla mnie to jest nawet dość fajne. I mamy kolejne nowe zadanie. Odwiedzić załamaną karawanę. Jest to lokalizacja bonusowa, gdzie na starcie możemy dorobić się trochę różnych ciekawych itemów. Ale jeszcze przed pobuduję sobie trochę ścian w bazie. Jak widzicie, to co straciłem mam odzyskane. Warto robić zadania z rozdziału fabularnego. I pozostałe. Zawsze coś nam wpadnie ciekawego. Tutaj co mamy jeszcze? Dobra, wybudować dwie ściany pierwszego poziomu. I po ukończeniu wszystkich zadań z danego rozdziału otrzymujemy nagrody. Oczywiście, no jeżeli zainwestujemy w tak zwanego VIP-a, dostaniemy więcej, no ale... Możliwość tworzenia nowych rzeczy, a także strzałów produkcyjnych zależne jest od naszego poziomu postaci, jak widzicie. I udamy się teraz do załamanej karawany. Trochę wam pokażę, co tu możemy zrobić. Mamy kilku przeciwników w niej i dość sporo skrzynek do otwarcia.
wszystko mi się nie zmieści, także będzie trzeba wybudować nowe skrzynki. Wchodzimy w okno budowy, klikamy na skrzyneczki. Tu potrzebujemy kamień i drewno. I tutaj miałem, dobra. Weźmiemy drewno i skraftujemy sobie kilka skrzyneczek. Dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca. To jest fajne w tej grze, również będąc przy jednej skrzyni możemy bezpośrednio przełączać na kolejne. Tu mamy strzałeczki. Bez żadnego latania od skrzynki do skrzynki możemy bezpośrednio zmieniać skrzyneczki i ładować wszystko po kolei, to co udało nam się uzbierać w plecaku. Lecimy kolejny raz do załamanej karawany. Tak kilka razy polecę, żebyście widzieli, co możemy tutaj sobie zdobyć. Lecimy przez most i mamy tu pierwszych przeciwników i klepiemy ich z łuka. Jak widzicie, muszą nam się zaznaczyć, żebyśmy mogli w nich trafić. Szkoda tylko tutaj, że nie ma opcji skradania się. Ułatwiłoby to troszeczkę rozgrywkę.
tak jak widzicie, z innej lokalizacji. Trochę się uzbierało. Także fajnie. Brać, dobra. No i by było tyle w dzisiejszym odcinku. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie. Również w opisie pod filmem znajdziecie link do oficjalnego Discorda, a także link do mojego Discorda. Także serdecznie was zapraszam i na razie. Cześć.